Nie no, oczywiście, że nie było łatwo, ale kto powiedział, że było łatwo? Nie no, najważniejsze, że no, operacja się udała. To jest najważniejsze. Teraz wiem, że dzięki tej operacji moje życie będzie wyglądało całkowicie inaczej. Generalnie każdemu z serca życzę takiej operacji. Witam Cię serdecznie, oczywiście, nie trener, nie coach, nie lekarz, lecimy z króciuteńkim filmem. Moi drodzy, cieszę się bardzo, ponieważ jestem po operacji. Chwilę temu byłem w Szwajcarii na tej operacji i wszystko się udało. Wszystko się udało, więc jestem szczęśliwy, cieszę się, że wszystko jest dobrze i chciałem się po prostu z tym z Wami podzielić. Natomiast zanim powiem dwa słowa o operacji, to powiem najpierw o takiej rzeczy, bo to też będzie tyczyło właśnie tej operacji, że wiesz co, może ja kiedyś, tak samo jak ty dzisiaj, w twoim wieku, prowadząc jakąś firmę, działalność, pracując na etacie, miałem cele, miałem marzenia, ale nieraz też poddawałem się, powiedziałem, że się nie da, no bo się tego nie da, ja tego nie osiągnę, ja tego nie zrobię i po prostu wiesz, o co chodzi, nie? I nagle przychodzi taki moment, że dostajesz gdzieś tam coś od góry i mówisz, kurde, Robert, działaj, nie? Ale ty znowu masz w głowie, że nie da się, po prostu się nie da tego, nie zrobię tego, nie osiągnę tego i tak dalej. Jeżeli ty jesteś takim człowiekiem, to nie przejmuj się, bo ja też tak miałem. Dlatego przyszedł pewien wiek w moim życiu i musiałem niestety poddać się takiej operacji, którą miałem już bardzo dawno, a teraz ją po prostu poprawiłem. Co się stało? Generalnie operacja była na głowę. Operacja była na głowę. Nie żaden rak, żadne nic, to jakby coś, nie stresuj się, nic, żadnych raków, żadnego nic kompletnie nie mam, jest wszystko w porządku. Tylko przyszedł taki moment w moim życiu, że prowadząc działalność, prowadząc wszystko, tak jak może w twoim, nawet w tym wieku, w tym momencie, mówi, kurde, Robert, nie da się, nie chce mi się, nie dam rady i tak dalej. Byłem ostatnio na szkoleniu z Hydropur, z filtrów, o których rozmawiam, i Bogdan mi właśnie powiedział o tej klinice. To jest klinika w Szwajcarii i on właśnie powiedział, że też tam był. Opowiedział mi krótko swoją historię. Powiedział o tym, jak rozwijał tą firmę 30 lat temu i też nie było możliwości, i też było nie da się, nie da się, nie da się. Wyobraź sobie, zatrudnił 500 ludzi, jeździł po całej Polsce, z czego zostało 200 osób, z 200 osób zostało tylko 100 osób. Sprzedawali filtry odwróconej osmozy 30 lat temu. I on powiedział, wtedy, Robert, zgadnij, ilu tych handlowców zostało i albo tych 102 handlowców, co było, ile sprzedaje filtrów. No to ja powiedziałem, no ze 40, z 50, nie? No, no tak se spokojnie powiedziałem, nie? Bo wiem, ile ja potrafię takich filtrów sprzedać, więc na te czasy, więc mówię, wow. On mi, Robert, mówi dwa. I on po prostu tego psychicznie nie wytrzymał. Psychicznie tego nie wytrzymał i wylądował na operacji. I on wylądował na tej operacji, właśnie w Szwajcarii. Powiem od razu, to nie jest tania operacja, ale ja tą operację polecam każdemu. I po tym ostatnim szkoleniu dał mi namiar, zapłaciłem z góry za wszystko. Przyleciałem, przyszedłem do kliniki, położyłem się i zrobili mi jedną rzecz. Otworzyli mi głowę, tutaj, dlatego mam teraz dłuższe włosy. Otworzyli mi głowę i wyciągnęli mi z głowy, nie da się. Wyciągnęli mi z głowy, nie da się. Dlatego chciałbym, żebyś ty sobie taką operację sam przerobił. I słuchajcie, ja słuchałem dokładnie jak ty, z takim natęsknieniem. Mówię, Bogdan, ale co ci się stało? Bogdan, o kurde, Bogdan, pozdrawiam cię z tego miejsca. Bogdan, ale o co chodzi? Ale co ci? Jest jakiś rak mózgu? Coś się stało? W ogóle co się stało? Ja się zdenerwowałem. On mówi, Robert, 30 lat temu na tej operacji byłem. I wyciągnęli mi z głowy, nie da się. Dzisiaj jest największą firmą w Polsce. Największą firmą w Polsce. Dlatego niech ten film będzie dla Ciebie małym jakimś takim natchnieniem, że warto mieć cele, warto mieć marzenia, warto to wizualizować i warto w to wierzyć. A ja też to zrobiłem już dawno temu. I teraz mówię, że poddałem się tej operacji teraz. Po raz kolejny. Dlaczego? Bo jest wiele rzeczy, które chcę osiągnąć, które są dla mnie trudne do osiągnięcia. I czasami też mi coś nie wychodzi. Dlatego poddałem się po raz kolejny tej operacji i mam wyciągnięte z głowy, nie da się. Ale o tym w następny piątek będzie troszeczkę więcej. Powiem Ci, jak ludzie, którzy się rozwijają, mają pod górkę, a ludzie, którzy nic nie robią, mają lepiej. Dlaczego tak jest? W następnym filmie w piątek Ci o tym opowiem. A oczywiście widzimy się w poniedziałek. Widzimy się w poniedziałek z kolejną osobą z Turcji. Pozdrawiam Cię serdecznie i oczywiście wszystkiego, co najlepsze dla Ciebie.